kapłani, siostry zakonne, umiłowani braci i siostry. Jesteśmy dziś świadkami ważnych wydarzeń. 402 lata temu, po śmierci świątobliwego kapłana, jezuity, księdza Piotra Skargi, rozpoczyna się dziś jego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny w królewskim i stołecznym mieście Krakowie, w którym żył, pracował i z którego odszedł do wieczności 27 września 1612 roku. Miały wiek, jak pamięć o tym człowieku utrzymywała się nieprzerwanie zarówno w Kościele, jak i w całym polskim społeczeństwie. Napisano już o nim wiele dzieł. Zbadano jego pisma. Podsumowano jego działalność na wielu polach. On sam zapisał ważną kartę w dziejach Kościoła i narodu. Stajemy więc wobec ważnej postaci, obok której nie można przejść obojętnie. Ksiądz Piotr Skarga zajmuje poczesne miejsce w naszej historii, ale nie do tego ogranicza się jego rola. Jego życie i dzieło zapraszają nas do refleksji nad naszą teraźniejszością i przyszłością. Co nas uderza w postawie tego sługi Bożego? Uderza nas jego głęboka duchowość, uformowana w szkole ćwiczeń duchownych świętego Ignacego Loyoli. Już pierwsze jego portrety namalowane po śmierci przedstawiają go na modlitwie przed krzyżem z Pismem Świętym ręką. Centrum jego życia był ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan. Jemu oddał do dyspozycji nieprzeciętne zalety swego umysłu i serca. Poruszał się w wielkim świecie, przemawiał do możnych tego świata, a jednocześnie żył prosto i ubogo. Największym dla niego skarbem był Jezus Chrystus. Ponieważ był wiernym synem apostolskiego zakonu Towarzystwa Jezusowego, jego mistyka wyrażała się w żarliwej służbie Chrystusa.